Dziękuję, szanowny burdeltat. Ukochani hipsterzy, drogi Don Juanie i wy, szanowni zakochani, repertuary teatrów warszawskich potrzebują egzorcysty. Dzwonicie do mnie, żebym przyjechał i wam pomógł. Żebym wpuścił trochę życia w repertuary i wygonił stare duchy. Synu, z czego ty się tak śmiejesz? Jeszcze nic śmiesznego nie powiedziałem. A ja się pytam, po co wam to? Po co wam to? Przygarnijcie do serca stare duchy i spróbujcie je pokochać. Drogi Don Juanie, zapewne czekasz na to, aż cię potępi. Zaraz to zrobię. Ale póki co muszę ci powiedzieć, że i tak jesteś lepszy od skąpca i mizantropa. Mam nadzieję, że przejdziesz od mówienia o cnocie do jej praktykowania. Modlę się za to codziennie. Bo cóż ci pozostało, chłopie? Cóż ci pozostało? Twoje uczynki. Twoje uczynki robiły wrażenie na dewotkach 100 lat temu. A dziś przebijacie Warsaw Shore. Porwałeś Elwirę z klasztoru. No, wielkie mi halo. Jak jesteś taki kozak, to wyciągnij plany budowy biurowca Czarytek na Powiśle. Najmilsi, kiedy często idę z plebanii do kościoła, szarpiecie mnie za sutannę i mówicie, no dobrze, proszę księdza, ale co ksiądz wie o miłości? A ja się was pytam, a co wy wiecie o tym, co ksiądz wie o miłości? Co wy o tym wiecie, najmilsi? Przecież Kościół od najwcześniejszych lat był wspaniałym miejscem schadzek. Wspaniałym miejscem randek. Czy wy naprawdę myślicie, że ja nie widzę? Że ja nie widzę, jak wy na siebie patrzycie podczas mszy? O, jaka fajna blondyna w lewej nawie. O, jaki fajny łysy facet z włosami tam pod ołtarzem. Kochani, uwodźcie się. Uwodźcie się, bo nie ma większej radości niż być razem, razem się rozwijać, razem starzeć i razem eksperymentować w łóżku i w kuchni. Ostatnio dochodzą mnie słuchy, że pośród was, hipsterów i nie tylko, coraz bardziej modna jest geofagia. Geofagia, przypomnę, to jedzenie ziemi. Kochani, dodajecie błoto do sosów, lodów, dressingów, sałatek, a ostatnio nawet pojawiła się zupa z ziemi. No cóż, sam nigdy bym nie spróbował. Ale już z kimś to bardzo chętnie. Najmilsi, właśnie wspólne próbowanie zupy z ziemi to jest właśnie miłość. To jest właśnie miłość. Miłość nie unosi się pychą. Pisze święty Paweł w liście do Koryntian. I tu jak raz ma rację. Tu jak raz można się z nim zgodzić, bo jeżeli dalej święty Paweł pisze, miłość cierpliwa jest i nie unosi się gniewem, to człowiek ma ochotę zakrzyknąć, Paweł, co ty pieprzysz? Że co? Że się fajnie czyta? Że będą tego ludzie słuchać na ślubach? Że troszkę kaski zza iksów padnie? No Paweł, bój się Boga. Przecież miłość to gniew. Miłość to szaleństwo. Miłość to padaczka i ekstaza w jednym. A święty Walenty był przede wszystkim patronem epileptyków i ludzi chorych nerwowo i umysłowo. Daj mi się, wybaczcie, że dzisiejsze kazanie troszeczkę jest emocjonalne, ale
ale sam się zakochałem. Tak. No właśnie, was to śmieszy. Ale ja nie wiem, co robić z tym dalej. Słuchajcie, no nie wiem, czy podbijać do niej, czy nie. Co, jak mówicie, co? No tak, podbijesz, ale to nie jest takie łatwe. Jak trafić do serca współczesnej kobiety, żeby ona nie wpadła w panikę? No wiecie, no ksiądz do mnie podbija, Boże, co robić, tak? A tam chłopaki w episkopacie już czekają, tak? A ona jest taka zabiegana, taka znerwicowana, mówi tylko o pracy, a ja nie śpię, nie jem, czytam książki. Ostatnio muszę wam się zwierzyć. Czytałem wspaniałą książkę Marcina Króla, Byliśmy głupi. Marcin. Jacy byliśmy. Robisz remament, spowiadasz się, to pisz w swoim imieniu. No po co wciągasz w to obcych ludzi? Naprawdę, Marcin. Ukochani, często pytacie mnie też o politykę. Pytacie, na kogo głosować, proszę księdza, w drugiej turze. No i zaczęło się, będą znowu gadać, że ksiądz się wtrąca, ale nic. Albo, proszę księdza, no a co ksiądz myśli o Jowach? No to ja was teraz spytam i coś wam powiem, kochani. Po co wy mnie o wszystko pytacie? Wy mnie pytacie o to, jak żyć. Pytacie mnie o życie seksualne, pytacie, jak wychowywać dzieci, pytacie o politykę. No skąd Kościół ma to wszystko wiedzieć? No bójcie się Boga, no. Używajcie swojego rozumu, no. Patrzcie się, najmilsi, no weźmy te Jowy, no Jowy. No Jowy, Jowy, wspaniała rzecz, prawda? Wspaniała rzecz, no powiedzmy pożądana, ale uwaga! Jeżeli to jest rzecz pożądana, to uwaga, bo to może być pułapka zastawiona przez szatana. A przecież najmilsi... Pamiętajcie o tym, że szatan umiłował sobie Polskę. Mało tego, słuchajcie, można powiedzieć, że szatan zakochał się w Polsce. Patrzcie się... Co zresztą nie jest dziwne. Patrzy i widzi. Jakie piękne dziewczyny, mówi. Jakie piękne morze, piękne góry. Piękne wsie, przysiółki i miast. On patrzy na tę Polskę, ten szatan. I w tej miłości się utwierdza. I tu najmilsi nasuwa się pytanie. Mianowicie, nie jeden z was zastanowi się i powie, proszę księdza, a czy ten szatan nie jest przypadkiem patriotą? A jeżeli jest patriotą i startuje w wyborach, to czy ja mam głosować na szatana? Najmilsi, patrzcie się, do czego prowadzi za dużo pytań. No bójcie się Boga, naprawdę, no. Kochani, szatan... Kocha Polskę. Kocha Polskę, ale sam nie jest Polakiem. To nie to, co Jezus i Maryja. A więc jego miłość jest miłością popędliwą, zaspokajającą popęd. To nie jest miłość z listu do Koryntian. No i znowu popadłem w rozkminę. Nie wiem, o czym mówiłem. Wiem, na kogo głosować, kochani. No nie chcę wam mówić, przecież nie będę wam mówił. Macie swój rozum. Ale słyszę, że wszyscy geje głosują na Dudę. No to chyba sprawa jest jasna. Najmilsi, jeszcze jeden temat, skorzystam, że jestem przy głosie w tym wspaniałym Teatrze Polskim, tak wspaniale dowodzonym przez pana Andrzeja. Szczęść Boże, panie Andrzeju. Niech się darzy. Maj. Wspaniały miesiąc w kalendarzu naszej plebanii, czas pierwszych komunii świętych. Ciągle mnie pytacie, znowu mnie kurwa pytacie. Przepraszam. Boże, wybacz.
Znowu mnie pytacie, proszę księdza, ale po co tyle prób do tej komunii? Po co tygodniowe próby? Przez 4 godziny maszerujemy, w tej z powrotem, klękamy, wstajemy, grzegnamy się. Po co to? A to ja wam powiem po co. A to ja wam powiem po co. A po to, żeby w dniu komunii poszło jak składka. Bo jak nie ma prób, to jest tak jak tutaj. Przepraszam aktorów. Wiem, że dla paru groszy zrobicie wszystko. Ale uważajcie na ludzi, którzy wami manipulują. A przy okazji, kochani, w tym roku obchodzimy 250-lecie teatru publicznego. I teraz właśnie chciałem zwrócić się przede wszystkim do aktorów, do Michała Żebrowskiego, do Wojtka Błacha, do różnych innych aktorów, którzy są tu na sali, na widowni. Kochani, pamiętajcie o tym, że jesteście od tego, ażeby pomagać mówić nam o naszych uczuciach. O uczuciach, których czasami się wstydzimy, których czasami wolimy, żeby nie było. Czasami wolimy o nich zapomnieć, ale one są, ale one są, ale one są. Amen.